BUM! Być się ma wszystkim z tej strony, póki wezmę jeszcze... O, wyciszę grę w telewizorze, bo słyszę ją na słuchawkach, bo no, poprzez Elgato wszystko nagrywam. Hej! Co tam u was słychać? Mam nadzieję, że wszystko jest git, ponieważ no... dzisiaj będziemy zaczynać nową serię na kanale gameplayowym. Która jest drugą nową serią od bardzo, bardzo dawna. Kolejny Resident Evil, ale tym razem 7, więc moja historia z tą grą jest taka, że ja ją może tylko raz ukończyłem i będę ja ją drugi raz kończyć na tym, na Let's Playu. I oh my god, zobaczcie na ten zajebisty kubek, aż mi się zachciało czegoś napić. Chwila, ja mam tutaj picie. Wzniosłem toast za Nikolasa Aleksandra, tylko że ja nie piłem kamu, tylko piłem Coca-Colę, taką butlegową. Dobra, więc tak, let's go, motherfucker! Bez żadnego obijania w ptaka! New game. Menu dodatkowa... O, dodatkowa zawartość, to pojawiło się coś nowego. Nową zawartość, to jest wartość lepiej zagrać po kończeniu kampanii głównej. Bo ten w sumie, o, chwila, czy to są te? To jest płatne DLC, nie? Czy ja już je mam? Oh my fucking god, bo ten w sumie pobrała mi się aktualizacja do tej gry, i którą zainstalowałem i w sumie może ono odblokowuje w te wszystkie płatne DLC. O mój Boże, to by było kurde, what the fuck. Miałbym z czego robić dodatkową serię, nie? Ale no. Jeżeli to... Resident Evil Village, zobaczmy. Przejdź do sklepu PlayStation Store, no thanks. Kurde, co to ma być? Już reklamują kolejną część, ja tutaj w siódemkę dopiero gram. Więc no. New game. Będziemy grać na normalnym. Oczywiście. Ponieważ ja jestem normalnym człowiekiem w nienormalnym świecie. Nie chcę dostać za bardzo w pierdolu, więc hej. What the fuck? Co to za straszak? Ona jest całkiem urocza i brzydka jednocześnie. Opiekunka, co? Albo nie, zdejmę słuchawki. Tako. I włączę głos jednak w TV, bo... Mam nadzieję, że nie będzie zbytnio podwójnie słychać. Oby nie było. Fuck, jebać moje gardło. Pojechałam, by pracować jako opiekunka, znalazłam się w jigsawowym miejscu. Będą piłę robić. Oj, piły to dużo będzie w tej grze. Trzymaj się z dala, a zgadnijcie, co się dzieje. My nie trzymamy się z dala, my jedziemy coraz to bliżej tego miejsca, gdzie zaginęła ta dziwna Jaga. By the way, ta dziwna Jaga to ona się nazywa Mia i to jest żona naszego głównego bohatera. Hey, it's Ethan. Takie spoilery. Yeah, no, I'm good. O, i no właśnie, nazywa się Mia. Mamma mia! She's back. It's a me, Mario! Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. To, że wysłała ci jakiś filmik, nie oznacza, że kurde żyje na 100%. Niedobrze mogło być u niej Wi-Fi zalagowane. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Kurwa, normalnie jak James Sunderland. O, a właśnie, możemy tutaj się rozglądać. Puszcza Białowieska. To ja się nie dziwię, że ona zaginęła tam przez 3 lata. A, no i właśnie. Jak nie wiedzieliście, a na pewno wiedzieliście, bo kurde, kto nie grał w RE7, szczerze mówiąc, w dzisiejszych czasach, cała gra będzie odbywać się z perspektywy pierwszej osoby.
przejdź się. Nie będziesz mi mówić, co mam robić. Skurwysynu. No, oczywiście cofnąć się nie można. Chwila. O! Oh no! Scary drzewo! Dobra, to lecimy sobie dalej, nie? Co innego nam zostało do zrobienia? No, komary! Dziwne drzewa, kałuże, no to jest prawdziwa Puszcza Białowieska i jeszcze Pałac Branickich. Normalnie Podlasie pełną gębą. Znajdź mieł. I fucking love it. No bez jaj, kurde, Pałac Branickich. Let me in! Let me in! Wpuszczać mnie! No debilu, widzisz, że łańcuch jest. Nie, będę jeszcze, kurde, starał się otworzyć te drzwi, mimo tego, że widać gołym okiem, że są zamknięte przez łańcuch, który jest bardzo, bardzo wytrzymały. Z tego, że to ja parę razy w ten X wcisnąłem. Dzyń, dzyń, komornik. Ja tutaj jestem. Będę dzwonił tyle razy, ile trzeba będzie. Kurwa, czemu mi gardło drapie do jasnej cholery? No. Bardzo ładne miejsce. Chwila, jak tu się biegało? O, wiadomość e-mail od Mii. Właśnie. Jako, że to jest gra przetłumaczona po polsku, to mogę czytać to, co w niej jest. Od Mia Winters. Wysłano 18 lipca 2017, 23.04, wtorek. Do Ethan Winters. Dzisiaj mamy wtorek. Cóż za zbieg okoliczności. Dulwej, Louisiana, farma Bakerów. Przyjdź po mnie. Ja pierdzielę, to też to jest to samo, co Silent Hill. O, właśnie. E-mail od twojej żony? In my restless dreams, I see that town. Białystok. Tak, ja jestem z Podlasia i mam prawo robić sobie jaja z miejsca mojego zamieszkania, okej? Okay? Jeżeli ktoś inny będzie tutaj robił jaja z Podlasia albo z Białegostoku, to wyrwę jaja. O, Sewer Gatorsy. Aligatory w kanałach, odcinek 17. Projekt zbadać nawiedzony dom w Luizjanie. Dołącz do nas. Do aligatorów chętnie, chcę popatać. Accept her gift. Czy jej prezentem, czy tam jej darem jest darmowe PlayStation 5? Jak tak, to zaakceptuję z rękoma otwartymi na sercu. Kurwa. Komary. Jebać naturę. A nie, szczerze mówiąc, ja lubię takie scenerie leśne bardzo. Szkoda tylko, że to są mokradła i sobie tylko buty pobrudzę, ale hej. I tak pobrudzimy tutaj coś więcej niż tylko buty, szczerze mówiąc. O, chwila, czy to ptak? Nie, to... Kurwa, myślałem, że to jakiś ptak, a to listek tylko. Jak ptak mógłby siedzieć na takim krzaku, który jest dość giętki? No, to się nazywa zarąbiste bajoro. Może aligatory w nim są. Cóż, w Podlasiu bardziej to żubry by były, ale no, aligatory też mogą być. Creepy drzewa. Pójdą na rozpałkę. By the way, mam nadzieję, że ta jedna osoba, która mówiła, że żebym zagrał w coś nowszego, będzie zadowolona, że robię serię 07. I am not a boomer! Co to jest? Są spodnie? Nie, czekaj. Kurwa, spodnie to wygląda jak ten, jak... martwy kamień... Nie, zaraz, to zakrwawione kamienie? Czyjeś nogi?
Końskie? Detektyw Ethan w akcji. Ta wygląda na... na coś końskiego, albo nie wiem, jakieś podobne, nie wiem, na przykład jelonek czy coś. O, płyty CD. Bardzo edgy, na których pewnie nagrywali niejedną piosenkę death metalową. Ta. W sumie początek tej gry jest bardzo kinematograficzny, więc... no, bardzo powoli... wstęp jest bardzo powolny, ale no... ale to tylko wstęp. Kurde, te tekstury są trochę dziwne, szczerze mówiąc. Jak tak patrzę na nie. Mam nadzieję, że... kurwa, nie! Elgato nagrywa to w 30 klatkach na sekundę, a gra jest w 60. Mam nadzieję, że jednak będzie to jakoś zdatne do zobaczenia, szczerze mówiąc. Jeżeli bardzo będzie przeszkadzać, to najwyżej na następnej sesji... będę nagrywał w 720p i to chyba będę mógł nagrywać w 60 fps, jak to zrobię. Czas okraść czyjąś torebkę. Prawo jazdy. Texas. Nie ma niczego więcej? Bitch, tu jest portfel! Bierz portfel, Jezu Chryste. Jakiś brudny te prawo jazdy, pewnie nieważne. No więc, jakimś cudem udało nam się dojść do tego, do Pałacu Branickich. O kurwa, nie, zaraz, jak tu się... A, L3 trzeba wcisnąć. Cały czas zapominam. Tak patrzę na tą huśtawkę i przypominają mi się te czasy śmiesznych filmików, gdzie... oglądało się, jak dzieciaki na takich huśtawkach się huśtają i później zaliczają glebę całą powierzchnią ich ryja. To dopiero zarąbiste czasy. Nie wiem czemu, ale jak te nowsze śmieszne filmy oglądam, te kompilacje, to nie wiem, one aż takie zabawne nie są. Nie wiem czemu. Pewnie dlatego, że już, kurde, widzisz coś takiego i się spodziewasz, że albo ktoś zaliczy glebę ryjem, albo... Coś się stanie, co totalnie można przewidzieć. Myślałem, że to wózek inwalidzki. Jak na czymś takim siedzieć? Dobra, czas się wprosić nieproszonemu do tej miejscówki, ponieważ jestem z Ameryki. Mogę robić, co chcę. Wolna Amerykanka to jest wolny kraj. Cieknie mi z nosa, cholera jasna! Drzwi zamykać. Trzeba być kulturalnym. Mimo wszystko. Dobra, nie. Tutaj będzie nam potrzebny wichajster do otworzenia tych łańcuchów. Takie duże nożyce. Nożyce coś w tym stylu, nie pamiętam, ale no. Co my tu mamy? Ciężko mi powiedzieć, pewnie piramid do głowy. A, dobra, nieważne. Mniam! Pycha! Somebody toucha my spaghetti! No kurde, po 3 latach na pewno to by zgniło. Ptaszek! A! Scary. Kurwa! Rzeczy dezynfekujące do mycia. Czy słyszeliście o czymś takim? Ponad 20 zaginięć w ciągu 2 lat. W jednym z tych 20 zaginięć to jest pewnie moja narzeczona. Moja waifu. Mija Zimowiec. W sumie ten, tak zważając na główne imię naszego bohatera, Ethan, to jedyne, z czym mi się to imię kojarzy, to Ethan Mars z Heavy Raina. Jason! Sean! A no, w sumie,
Trzeba też przyznać, że ta giera to była tak jakby kolejna ewolucja całej serii. Szczerze przyznam, bo no, w sumie nie ma chyba innej tej serii gier komputerowych, ogólnie gier, nie tylko komputerowych, bo na konsolowych też, które zaliczyły takie zmiany przez całą ich żywotność jak Resident Evil. Najpierw, kurde, survival horror z tankowymi sterowaniami, potem, kurde, gra akcji, potem nie wiadomo co, o, co to jest? Byś nałożyła spodnie. A tutaj BDSM sesja widzę. Ale no, najpierw, kurde, te... pełne zagadek, no nie, kąty kamery, trzecia osoba, potem gra akcji po Resident Evil, no podczas Resident Evil 4 i tak dalej, i trochę jakby seria się zjebała wtedy. Nie, Resident Evil 4 dobra giera, ale piątka, w sumie nie, szóstka się i retroaktywnie zrobiła z piątki dobrą grę, szczerze mówiąc. To chyba właściciele. Fuj, jakie chujowe brzydale. Kurde, ten koleś wygląda, jakby jego sfotoshopowali, a te cała reszta wygląda całkiem naturalnie. To ja jestem postacią z gry. Nie, dobra, tutaj będzie nam potrzebna... Tu będzie nam potrzebne coś, no, kaseta. No nie, ja pierdzielę, czy ktoś z was kojarzy kasety wideo? Ja kojarzę. Jestem stary. Otwierać, kurwa. Dobra. W takim razie idziemy na górę. Chyba na górze też jeszcze parę rzeczy do znalezienia jest. To jest Biblia? Nie. Sorry też, że tak patrzę bardziej na tekstury, ale no... lubię patrzeć na tekstury. To jest survival horror, trzeba chłonąć atmosferę. No z moim komentarzem to ciężko atmosferę chłonąć. O, jest! Opuszczony dom. I save. O, shit. Moje stare save'y tutaj jeszcze są z 2019. Oh my fucking god. 9 godzin widzę, że zajęło mi przejście tej gry. Więc możliwe, że z 18 partów będzie tej giery. Jej! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Szykuje się długa sesja. Seria. Sesja będzie dalej czteroodcinkowa, tak mi się wydaje. Stairs. Brak reakcji. Jak brak reakcji, jak chcesz mieć reakcję, to dolej wodę do kwasu solnego. Czy tam na odwrót, jak to było, nie pamiętam. To dopiero będzie reakcja. Taka, że ci spali płuca i skórę na 100%. Kubek. A nie, szczerze mówiąc, naprawdę zajebiście wygląda to wszystko. Może tekstury tego, co było na zewnątrz, nie aż tak bardzo, ale w sumie też tak... Dziwne jest trochę to, że wszystko jest tutaj takie, kurde, mroczne, mimo tego, że no, okna są, a widać są takie brudne, że ja pierdolę. Ale, kurde, za oknem jest święty dzień. Oto jest dzień, który dał nam Pan. A to jest ta kaseta wideo z 101 Dalmatyńczykami, po francusku. Kurwa, pić mi się chce. Ryj! Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which. Fajne jest to, że jak odtwarzasz tą kasetę, to można sobie, kurde, o, tutaj interagować ze wszystkim. Tak jakby mini mały ten scenariusz. Który trzeba jednak zrobić, bo pewne kluczowe rzeczy tutaj będą. Mimo tego, że wiem,
może nawet i bez kasety udałoby mi się ogarnąć co i jak, ale no dla ten, żeby seria się kleiła i tak dalej, to o, to oni, to ich ten, ciężarówka tam była czy coś. Join us. Właśnie, by the way, tutaj nie wiem, czy to jest w tym, w pełnej wersji, ale w wersji demonstracyjnej tej gry, podczas tej sekcji można było wyłapać czasami jakieś duchy. Na przykład tutaj gdzieś się stało, czy coś, no nie. Nie będę tego robił, no nie, bo nie pamiętam totalnie, jak te easter eggi aktywować. Ale no, to i tak, tylko jakiś, kurde, o, duch się pojawia ci na sekundę. No kurde, ja pierdzielę, człowieku! Tutaj ludzie w sumie nie, w końcu to opuszczony dom, więc raczej ludzie nie mieszkają. Tu duchy mieszkają! Niech jakiś duch wyskoczy mi przed ryjem. Nie, spierdalaj. Łaski bez. Fuj. Jak tutaj się zoomowało? O ile się zoomowało? O, chwila, projekt. A to jest nasz zeszycik. O! Somebody toucha my spaghetti po raz drugi. Pycha. Zjadłbym. Tak naprawdę to nie. No właśnie, na chuj wyjściowe buty brałeś, jak mogłeś sobie Adidasy wziąć. Myślisz, że będzie coś, kurde, czystego w takiej ruderze? No i już jeden, kurwa, zniknął. Mam nadzieję, że jesteście z siebie zadowoleni. Ja pójdę sobie po monsterka z lodówki. O nie! Nie ma monsterków, jest tylko brud, śluz i ubóstwo. Wypierdalać. Teraz jestem dobrym kamerzystą, co? Idę sobie na górę. Tu chyba też było miejsce, w których duch mógł wyskoczyć ci na ryj, ale... A nie, nie chce mi się. Kurwa, czemu moje zasrane krzesło się zaniża? Jak ja tego nienawidzę. Muszę sobie nowe kiedyś sprawić. I do tego jeszcze skrzypi jak chuj. Slenderman. Kto by chciał mieć obraz Slendermana na swojej ścianie? Albo w ogóle komu na mordę zakładasz torbę? Nie, nie słyszałem, byłem zbyt zajęty pierdoleniem o 3/4. Andrzej, kurwa, wracaj do nas. Andrzej, where are you, man? O, chwila. Ta, dalej sfotoshopowany. To chyba ludzie, o których wspominał Andrzej. No właśnie, nie musiałem chyba oglądać tej kasety, żeby ogarnąć, że tutaj jest tajne przejście. Znaczy no, przycisk, czy tam rączka, wajcha, o, cokolwiek to jest. No kurwa, idź, ja pierdolę! Ja nienawidzę w grach tego, że NPC-ci muszą ci torować drogę swoim dupskiem. No idź do jasnej cholery.
Dobra, spierdalaj. Wiedziałbym tutaj coś, nawiązanie do MGS3 z tą drabiną, ale to i tak jest nadużywane od chuj. O, siema. Cholera, chciałem tam pójść. Roar, deep throat. Jakim to debilem trzeba być, żeby upaść na dupę i jeszcze żeby trup upadł na dupę razem z tobą? Umrzysz teraz, gnoju, i dobrze ci tak. Ech. I w ten oto sposób taśma się zakończyła, a my odkryliśmy, że tu jest tajne przejście. Którym w sumie wiedziałem wcześniej, ale hej. Tak jak powiedziałem, żeby się kleiło wszystko. Jest w tej grze chyba trofeum za przejście jej w 3 czy 4 godziny. Ja pierdzielę, jak? Nie wiem, czy dałbym radę. W sumie mógłbym spróbować na najłatwiejszym tym poziomie trudności, ale... O! No i zjebałeś, mój drogi. Zjebałeś drabinę z MGS-3, kto teraz będzie śpiewał I'm still in the dream, Snake Eater? Na pewno nie ja. Kurwa, jednak zrobiłem odniesienie do tego, ja pierdolę. To było silniejsze ode mnie. MGS-y całkiem spoko, ale piątka z się, nie lubię piątki. Teraz ja jestem aligatorem. Rar, strzeżcie się mnie. Kurwa, czemu mój PC musi tak mocno zajwaniać? Mam nadzieję, że nie słychać tego. Nie puszczać bąków, proszę mi tutaj. Bo ja puszczę o wiele bardziej soczyste. Oh my god, it's a zombie! Wygląda mi na tego kolesia, którego widzieliśmy wcześniej, Andrzeja. Kurwa, nie przechodź tam, ja chciałem się mu przyjrzeć! No cóż, widać po Andrzeju zostało tylko to. Czy ma w kieszeniach portfel? No, chociaż tak, kurde, pewnie... leżał do rozkładu, więc mi się wydaje, że no, cokolwiek w tym portfelu było przydatnego, już przydatny zbytnio nie jest. O, myślałem, że kucam cały czas. Dobra, lecim. Fajnie jest tak chodzić po budynkach. O kurwa, co my tu mamy? Szatana? I'm sorry. I'm sorry, daddy. Ups, ktoś tu chyba był niegrzecznym dzieciaczkiem. Widać, Hagrid lubi narkotyki. Ciekawe, czy te strzykawy są zużyte. Może i zużyte, ale pewnie do dupy! Dobra. Ben nie żyje. Harold zmienił się. Arthur zamienił się. Tamara nie żyje. Craig nie żyje. Leila nie żyje. Sean nie żyje. Sean! William nie żyje. Travis zamienił się. Peter nie żyje. Andre nie żyje. Clancy L. Legia, Warszawa. Szczypce. O, właśnie tego będziemy potrzebować, by tych łańcuchów się pozbyć później. Szczypce. O właśnie. Tutaj akurat mi się przydadzą. Łańcucha nie ma. Jest moja waifu. Mia. Well, thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan?
Kurde, łatwo poszło, nie? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? No sama nie wie, co tu jej się odpierdala. He see you. Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? Go now. Dobra, chodź, kurde, ja pierdzielę. Wezmę, pójdę sobie tędy. Lubię eksplorować takie miejsca. Jezu, czy ten komputer musi... do jasnej cholery tak... A nie, tu stąd przyszedłem. Czy ten komputer musi tak, kurde, głośno huczeć? Ja pierdolę. Może tutaj będzie coś do znalezienia. Nie, nic. Oh my god, a myślałem, że to miska dla psa czy coś, a to tylko jakiś od wiaderka chyba. Pokrywka. Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 years. No, może byś powiedziała co i jak. Really been 3 years? Ja byłem wiernym mężem, a ty co tutaj, kurde, siedzisz z jakimiś duchami do jasnej cholery. Pewnie ich ektoplazma na ciebie dobrze wpłynęła, co? Consume the ectoplasma chalice. What is this place? What they do to you? Not now. We need to get out of here first. Kurde, jako model wyglądasz trochę chujowo, szczerze mówiąc. No idź, ja pierdolę! Wciąż się zastanawiam, jak to jest możliwe przejść w 3 godziny tą grę, jak wszyscy kurwa ci tu tupą zatykają miejsce w ciasnych korytarzach. Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Ale nie, ale na serio, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, że my trochę poeksplorowaliśmy tą miejscówę i mimo tego, że 20 zaginięć było, to akurat znajdujemy z tych 20 osób naszą żoncię. A w pizdu dużo tutaj mają rzeczy, szczerze mówiąc. Jesus fucking Christ, to jest taka ogromna ta... no, piwnica. There. It's there. Tak, rozumiem, idź. This is it. Jesteś bardziej wkurwiająco od Ashley. Nie, dobra, nie jesteś. Kurde, Dead Zone w tej grze jest naprawdę zjebany. O nie, odpierdala jej. No cóż. Ta lepiej siedź i pozwól, że sam zajmę się eksploracją. Eo. Babka. Czy tam E001? Ej, Mia, zobacz, znalazłem ciebie. Zamknij ryj. Ja tutaj się lalkami bawię, nie widzisz? Kurwa, stare jak świat te lalki. Dobra, czego kurwa chcesz? No, szybko poszło, już ją kurde zabrali ode mnie. Co ja jestem, Super Mario? Żeby moją księżniczkę porywali cały czas 24/7? Super Ethan, it's a me.